No dzień dobry. Połowa lutego. Przyszliśmy w nasze jagody, borówki, tak, maliny. Ale dzisiejszy odcinek będzie o cięciu borówki. Wybraliśmy tą, bo moim zdaniem, jak i zdaniem Michaliny, jest najgęściejsza, najbardziej zapuszczona, nie? Tak, jak ja nieraz, jak nie mam fryzury. Nawet tu można spotkać jakieś maliny albo jeżyny bezkolcowe. I od tego zaczniemy. Bo to nie jest stąd. Jeszcze jest jeden ten, tak? Często się zdarza, że kupujecie waszą borówkę i po 2-3 latach wyrasta wam duże drzewo. Tak dużo takich zdjęć dostałem, a tam po prostu w szkółce posiała się obok wierzba. I ta wierzba rośnie bardzo szybko. Także trzeba właśnie pilnować, żeby te krzewy nie zarosły nam jakieś inne drzewka. No i co by tu teraz wyciąć, pani Michalino? Co by tu wyciąć? No jest tak gęsto. I powiem wam, i Michalina mi to podpowiada, żeby szukać tych gałęzi, tych jak najbardziej rozkrzewionych, tak? Które mają już mało pączków, a wręcz zasychają im gałązki. Tak? I wyśledzić je, wyśledzić, które to są, tak? I do którego momentu są takie już, nie brzydko mówiąc, stare. Stare, bardzo rozkrzywione, już nie jeden raz wydały dużo owoców i je trzeba wyciąć, bo tych owoców na nich będzie mało. Znowu zrobimy śledztwo. Ta jeszcze mi się nie podoba, pani Michalino, ale ona mi się nie podoba do samego końca. I ja ją wytnę, mimo że tu miała młode odrosty, ale te młode odrosty były w środku krzewu i one by nie miały światła, żeby dobrze owocować. Tak? I teraz tu mamy taki też pęd, który nie ma pączków. Pączki kwiatowe są na takich gałązeczkach, a tu już praktycznie nie ma nic. Dobrze, wyrzucamy. No a ta tutaj, da na dole zupełnie? O. Ta. No ta, ci powiem, jeszcze ma trochę i ona ma tu światło. Także jak my wytniemy ze środka i dużo tych gałązy, które nie rokują na owocowanie, to ona jeszcze się wzmocni i może jakoś przejmie jeszcze jakieś funkcje, tak? Szukamy ciągle tych pędów, które na pewno nie będą miały owoców. Tak, tu pod spodem. Tu zobaczcie, przewodnik tej dużej gałęzi już jest taki. Kiepciutki, nie? To go też już wyrzucamy. Dobrze. Tu stary taki odrost, już pokładający się latem, też go wyrzucę. No stąd jeszcze tu takie młode, fajne, nierokujące, tu już będzie ok. Tu same te końcówki, no też przetniemy. O, ja ci powiem, wiesz co, nad tymi młodymi bym tu uciął, tą starszą część, bo ona już jest nierokująca. A tu są, mam fajne odrosty, młodsze, które zakończone są pączkami kwiatowymi. Te grube pączki, tu będą grona kwiatowe, a potem owocowe. Tak. Tu usuwamy końcówkę też, tam najstarszą. Zostawiamy te młodsze, które będą nam owocować. Tu jest wszystko młode, pięknie, rozkrzewione. Tak. To jest pęd z zeszłego roku, wyrósł ponad koronę i on dopiero w następnym roku nam dał owoce. I tych pędów tu z dołu, jak widać, wypuściło za dużo, to ten nadmiar muszę pousuwać, bo on nawet, jak go nie usuniemy, a jest w środku korony, to on tak wypuścił bardzo silny z wiosny, ale potem z braku światła tak obsycha. Czyli nadmiar tych pędów młodych usuwamy. Zostawiamy zawsze 2-3, ale takie, które rokują nam owocowanie na lata następne. Te, które zamarły albo zostały w środku korony,
trzeba usunąć i tam powstało miejsce na to, żeby takie pędy młode jak te dwa mogły przedostać się do czubka korony. Tu jagody, te borówki nam się zrosły, dwa krzewy, no to muszę uciąć tą część najstarszą, żeby mogły owocować. Tu przytnę całą tą koronkę. O. Tak, i tu mamy jeżynę, która się mnie czepia. Michalina tak się mnie nie czepia, jak ta jeżyna. No, zobacz Michalina, skąd ona wyrosła. Tak, tu z sąsiedniej borówki też wyrosła nam bardzo długa gałąź, ale że wrosła w środek korony drugiej borówki, to wręcz prawie nie ma żadnego pąka. Nie? Widać. Łódnego. Tamtą borówką zajmiemy się później. Tu jeszcze wytniemy to, tu jeszcze wytniemy to. Tu będą owoce. Tu mam gałązki obce. Teraz za gęsto, czyli usuwamy. Tu teraz mamy piękny odrost z dużej starej gałęzi, piękny odrost młody, który ma bardzo dużo pączków grubych, tak, a poniżej ta pierwsza oś tej gałęzi już wygląda tak, czyli nadaje się to całe do usunięcia, tak, to właśnie gęsto. I to już było pod gałązkami wyżej i by po prostu tych owoców nie miało, albo one by były małe, zielone i cierpkie. Dobrze, Pani Michalina, no tu musimy przerzedzić. Tu jest ewidentnie za dużo gałęzi, czyli te ze środka, te, które zostały w środku, usuwamy. Nawet jak jest to taka piękna, młoda gałąź, ale jak ona została w środku, to ona nie ma szans na fajne owocowanie. I teraz tą usuniemy aż tu. Widzisz, młoda, bardzo rozkrzewiona, ale silnie zagęszczała. Dobrze, i tu taki odrost młodziutki. I ten taki odrost młodziutki. No nie mają miejsca, żeby tu rosnąć. Ta cała gałąź, tak, tu z jakiegoś powodu była kiedyś ucięta, ładnie się rozkrzewiła, ale to rozkrzewienie jest w środku korony. Czyli jak to wszystko u góry dostanie liści, no to po prostu światła nie ma i ją całą usuwamy. O, i zaraz jest przejrzyście. I Pani Michalina, tak powolutku, dotarliśmy do końca. Tak, no może tu utnę już z sąsiedniej borówki to, co będzie do ucięcia, bo to już było też bardzo, bardzo rozkrzewione, tylko z paroma pąkami kwiatowymi. I taką boróweczkę już bym zostawił naturze. Oczywiście systematyczność to najlepsza cecha sadownika i trzeba wrócić tu na rok przyszły i to przyciąć. Możemy to przycinać do połowy marca, nawet do końca marca, bo borówki wypuszczają stosunkowo późno. Także pięknych przyszłych plonów, smacznego i do zobaczenia.